Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, witajcie w tej ważnej wiadomości. To, co usłyszycie, może odmienić wasze życie i waszą relację z wiarą. Pozostańcie z nami do końca, aby odkryć prawdę kryjącą się za nadzwyczajnym wydarzeniem. Wyobraźcie sobie, że jesteście w pokoju, modląc się, gdy nagle intensywne światło wypełnia przestrzeń i przed wami pojawia się postać niebiańska. Dokładnie to wydarzyło się z papieżem Franciszkiem. Wiadomość, którą otrzymał, ma na celu wstrząsnąć fundamentami naszej wiary. Drodzy przyjaciele, to, co zamierzam ujawnić, to bezprecedensowe wydarzenie w najnowszej historii Kościoła. Papież Franciszek, nasz umiłowany lider, miał mistyczne doświadczenie, które pozostawiło głęboki ślad nie tylko w jego duszy, ale w losie całej ludzkości. W intymności swojej prywatnej kaplicy, podczas modlitwy o dobro świata, Ojciec Święty był świadkiem objawienia Najświętszej Maryi Panny. Spotkanie to nie było tylko chwilą łaski i pocieszenia, ale przyniosło ze sobą pilne i niepokojące przesłanie dla nas wszystkich. Maryja, otulona płaszczem czystego światła, przemówiła do papieża słodkim, ale stanowczym głosem, przekazując słowa, które ważą na sercu każdego, kto je słyszy. Wiadomość, którą szczegółowo ujawnimy, jest apelem do działania, ważnym ostrzeżeniem. Dla ludzkości, która zdaje się stracić drogę wiary i współczucia, to objawienie jest surowe. Zanurzeni w szczegółach tego nadzwyczajnego wydarzenia, proszę was, abyście otworzyli swoje serca i umysły. Słowa, które usłyszycie, mogą zakwestionować wiele waszych pewności, ale pamiętajcie, w chwilach kryzysu nasza wiara jest testowana i ma szansę się umocnić. Matka Boża wybrała ten krytyczny moment w historii ludzkości z jakiegoś powodu. Jej przesłanie jest latarnią w burzy, przewodnikiem, który ma pomóc nam nawigować wśród wzburzonych wód naszych czasów. Wzywa nas do głębokiej refleksji nad naszymi działaniami, wyborami i przyszłością, którą budujemy dla przyszłych pokoleń. Przygotujcie się zatem na uważne i pełne szacunku wysłuchanie słów, które Matka Boża powierzyła naszemu papieżowi. Te słowa mają moc odmienić nie tylko wasze życie osobiste, ale również bieg historii ludzkości. Przesłanie Matki Bożej zaczyna się szczerym apelem do nawrócenia serc. Dzieci moje, powiedziała Matka Boża do papieża Franciszka, czas jest krótki, a ludzkość stoi na krawędzi duchowego przepaści. Świat zapomniał o miłości Boga i dał się zwieść fałszywym obietnicom materializmu i egoizmu. Te słowa przypominają nam, jak łatwo w dzisiejszym zwariowanym świecie zapomnieć, co naprawdę się liczy. Ilu z nas goni za zbędnymi rzeczami, zapominając o fundamentalnych wartościach, które powinny kierować naszym życiem. Sukces, pieniądze i władza często sprawiają, że zapominamy, że prawdziwe bogactwo tkwi w miłości do Boga i bliźniego. Matka Boża kontynuowała ostrzeżeniem, które wstrząsnęło sercem Świętego Ojca. Jeśli ludzkość nie wróci szybko na drogę sprawiedliwości i miłości, na świat spadną wielkie cierpienia. Wojny, głód, choroby i klęski żywiołowe będą tylko początkiem, jeśli serca się nie nawrócą. Te słowa mogą wydawać się surowe, ale pamiętajmy, że miłość Matki czasami wyraża się poprzez surowe upomnienia. Matka Boża w swojej nieskończonej mądrości i współczuciu ostrzega nas nie po to, by nas przestraszyć, ale by skłonić nas do zmiany kursu, zanim będzie za późno. Przesłanie kontynuuje apel do działania dla wszystkich wierzących. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się gorliwie. Modlitwa jest najpotężniejszą bronią przeciwko złu, które postępuje na świecie. Post i pokuta za grzechy ludzkości. Tylko poprzez modlitwę i ofiarę możecie ułagodzić gniew Boga i przyciągnąć Jego miłosierdzie na świat. W tych słowach znajdujemy echo objawień z Fatimy, kiedy Matka Boża poprosiła trójkę pastuszków o modlitwę i ofiary za nawrócenie grzeszników. Dziś bardziej niż kiedykolwiek ten apel do modlitwy i pokuty brzmi z pilnością w naszym życiu. Ale Matka Boża nie ograniczyła się do ostrzeżeń i próśb o modlitwę. Oferowała również drogę. Jej celem jest poprowadzenie nas z powrotem do miłości, współczucia i prawdziwej wiary, abyśmy mogli uniknąć katastrof i znaleźć pokój w naszych sercach i w świecie. Wezwanie do nawrócenia to okazja do odnowy i nadziei. Zaproszenie do odkrycia istoty naszej wiary i życia zgodnie z naukami Chrystusa. Nadzieja i zbawienie. Schrońcie się w moim niepokalanym sercu. Poświęciłam wasze rodziny, wasze wspólnoty, wasze narody.
Będę waszą ucieczką w trudnych czasach, które nadejdą i poprowadzę was do mojego Syna Jezusa, jedynego prawdziwego źródła pokoju i zbawienia. Te słowa pocieszenia przypominają nam, że choć czasy mogą wydawać się bardzo mroczne, nigdy nie jesteśmy sami. Matka Boża zawsze jest przy nas, gotowa wstawiać się za nami i prowadzić do swojego Syna. Głęboko poruszony tym doświadczeniem, papież Franciszek podzielił się treścią wiadomości ze swoimi najbliższymi współpracownikami. Początkowo utrzymywana w tajemnicy, aby uniknąć nieuzasadnionych alarmów, wiadomość była stopniowo rozpowszechniana przez oficjalne kanały Kościoła, mając na celu przygotowanie wiernych do odnowionego życia wiary i modlitwy. Ojciec Święty, wierny swojej roli powszechnego pasterza, odpowiedział na to niebiańskie wezwanie serią konkretnych inicjatyw. Ogłosił nadzwyczajny rok święty poświęcony nawróceniu i miłosierdziu, zapraszając wszystkich wiernych do intensyfikacji modlitwy, praktyki sakramentów i uczynków miłosierdzia. Ponadto wystosował gorący apel do światowych przywódców, wzywając ich do pracy na rzecz pokoju, sprawiedliwości społecznej i ochrony stworzenia. Nie możemy już dłużej ignorować znaków czasu, zadeklarował papież w przemówieniu. To pilne wezwanie do działania, zaproszenie do refleksji nad naszym życiem i dokonania istotnych zmian. Matka Boża w swoim przesłaniu nie tylko ostrzega nas przed nadchodzącymi niebezpieczeństwami, ale także oferuje drogę nadziei i odnowy. Postępujmy zgodnie z jej wskazówkami i starajmy się żyć w zgodzie z naukami Chrystusa, zawsze dążąc do pokoju i sprawiedliwości w naszym życiu i w świecie wokół nas. ONZ i przyszłość ludzkości zależą od wyborów, które podejmujemy dzisiaj. Musimy wybrać między miłością a egoizmem, między życiem a śmiercią. Co to oznacza dla nas, drodzy bracia i siostry? Jak możemy konkretnie odpowiedzieć na to pilne wezwanie Matki Bożej? Po pierwsze, jesteśmy wezwani do poważnej rewizji naszego życia duchowego. Ilu z nas poświęca czas na codzienną modlitwę? Ilu regularnie korzysta z sakramentów, szczególnie z sakramentu pojednania i Eucharystii? To czas, by na nowo odkryć piękno i moc modlitwy, nie jako obowiązek do spełnienia, ale jako kochające spotkanie z Bogiem. Po drugie, jesteśmy zaproszeni do życia naszą wiarą z większą spójnością. Już nie możemy być chrześcijanami tylko w niedzielę lub w wielkich okazjach. Nasza wiara powinna przenikać każdy aspekt naszego życia. Relacje rodzinne, prace, zaangażowanie społeczne i polityczne. Matka Boża wzywa nas również do większej uwagi na potrzeby naszych braci. W świecie naznaczonym rosnącymi nierównościami, jesteśmy wezwani do bycia konkretnymi świadkami miłości Boga poprzez akty solidarności i dzielenia się. Pamiętajmy zawsze słowa Jezusa. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Nie możemy również ignorować pilnego zaproszenia do poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi. Ta praktyka pobożności nie jest jedynie symbolicznym gestem, ale sposobem całkowitego oddania się matczynej opiece Matki Bożej i zobowiązania do życia zgodnie z zasadami Ewangelii. Poświęcenie się niepokalanemu sercu to krok w kierunku pogłębienia naszej wiary i dążenia z zapałem do wewnętrznej transformacji, która odbije się w naszych działaniach i naszym zaangażowaniu w dobro wspólne. Z relikwia przeszłości okazuje się dziś bardziej aktualna i potrzebna niż kiedykolwiek. Poświęcenie siebie, naszych rodzin i wspólnot Matce Bożej oznacza umieszczenie się pod jej potężną ochroną i pozwolenie, by prowadziła nas do życia w świętości. Teraz zróbmy przerwę na chwilę modlitwy, łącząc nasze serca z sercem Matki Bożej. O Maryjo, Matko Boża i nasza Matko, w tej godzinie ucisku zwracamy się do Ciebie. Ty, która zdeptałaś głowę węża, przyjdź nam z pomocą. Wyzwól świat z pułapek zła. Nawróć serca stwardniałe grzechem i osusz łzy cierpiących. Pod Twoją opieką szukamy schronienia, Święta Matko Boża. Nie odrzucaj próśb nas, którzy jesteśmy w próbie, ale uwolnij nas od wszelkiego niebezpieczeństwa. O chwalebna i błogosławiona Panno, amen. Drodzy bracia i siostry, po wysłuchaniu tego potężnego przesłania i wspólnej modlitwie, zapraszam was do refleksji. Jak możemy konkretnie odpowiedzieć na to wezwanie Matki Bożej w naszym codziennym życiu? Co jesteśmy gotowi zmienić, aby pełniej żyć naszą wiarą? Zachęcam was do dzielenia się swoimi myślami i refleksjami w komentarzach. Pamiętajcie, że każdy komentarz zaczynający się od słowa Amen będzie świadectwem waszego przyjęcia tego ważnego przesłania i waszej gotowości do bycia częścią zmiany, której świat oczekuje. Przesłanie Matki Bożej do papieża Franciszka nie jest tylko ostrzeżeniem, ale także obietnicą nadziei. Pomimo wyzwań i ucisków oferuje nam pewność, że dzięki naszej oddaniu i odnowionej wierze
Możemy stawić czoła i przezwyciężyć trudności, które się pojawiają. Z trudności, które możemy napotkać, Matka Boża zapewnia nas, że jeśli pozostaniemy wierni, na końcu jej niepokalane serce zwycięży. To zwycięstwo nie będzie militarną ani polityczną wygraną, ale przemianą serc i umysłów przez miłość Boga. Będzie to nadejście ery pokoju i sprawiedliwości, gdzie ludzkość wreszcie będzie żyła zgodnie z Bożym planem. Jednak ta jasna przyszłość nie jest zagwarantowana. Zależy od naszych wyborów, naszych działań i naszej wierności przesłaniu Ewangelii. Każdy z nas ma rolę do odegrania w tej wielkiej duchowej dramie, która rozgrywa się przed naszymi oczami. Nie powinniśmy się zniechęcać ogromem wyzwania. Pamiętajmy, że Bóg nie prosi nas o ocalenie świata samodzielnie, ale o wykonanie naszej części, niezależnie od tego, jak mała może się wydawać. Jak mówiła Matka Teresa z Kalkuty, dobrze wiemy, że to, co robimy, jest tylko kroplą w oceanie, ale każda kropla przyczynia się do globalnej transformacji. Dlatego bądźmy mocni w naszej wierze i zaangażowani w nasze działania. Każde małe działanie miłości, każdy gest współczucia i każdy wysiłek, aby żyć zgodnie z zasadami Ewangelii, to ważne kroki w kierunku wielkiego, obiecanego zwycięstwa. Matka Boża prowadzi i chroni nas, ale to my, dzięki naszym codziennym wyborom i działaniom, kształtujemy przyszłość, którą pragniemy dla świata. Niech razem odpowiemy na wezwanie Matki Bożej i pracujemy na rzecz realizacji Bożego planu. Jeśli ta kropla nie istniałaby, oceanowi czegoś by brakowało. Zacznijmy więc od siebie, naszych rodzin i wspólnot. Odkryjmy na nowo piękno modlitwy w rodzinie, na przykład modląc się razem różańcem każdej nocy. Poświęćmy więcej czasu na czytanie i medytację Słowa Bożego. Zobowiążmy się do konkretnych uczynków miłosierdzia, zwracając uwagę na potrzeby tych, którzy nas otaczają. Nie zapominajmy o znaczeniu świadectwa. W świecie, który często odrzuca wartości chrześcijańskie, jesteśmy wezwani, aby być solą ziemi i światłem świata. Nie bójmy się mówić o naszej wierze, bronić prawdy z miłością i być konsekwentnymi w naszych zasadach, nawet jeśli wiąże się to z wyrzeczeniami. Przesłanie Matki Bożej przypomina nam również o znaczeniu pokuty i postu. Te praktyki, często zapomniane w nowoczesnym życiu chrześcijańskim, są potężnymi narzędziami oczyszczenia i duchowego wzrostu. Pomagają nam pogłębić naszą relację z Bogiem i umocnić nasze życie wiary. Każdy akt modlitwy, każdy gest miłosierdzia i każde zobowiązanie do zasad chrześcijańskich przyczyniają się do transformacji, której poszukujemy. Nawet jeśli każdy indywidualny wkład może wydawać się mały, jest on niezbędny, aby wywrzeć znaczący wpływ. Tak więc, żyjąc naszą wiarą z autentycznością i oddaniem, łączymy się w wspólnym wysiłku, aby przynieść światło i miłość Boga światu.